Był to człowiek niepospolicie odważny i muszę przyznać, że budził we mnie większy szacunek niż inni ludzie, których zwalczałem. Mówił o zmarłym w 1960 roku w Londynie Józefie Rettingerze jego przeciwnik Stanisław Cat-Mackiewicz. Jaka jest prawda o Rettingerze, postaci bez której częstokroć trudno jest zrozumieć historię Polski XX wieku? Ile w biografii Rettingera jest prawdy, a ile mitu, często tworzonego przez niego samego? I czy to prawda, że miał swój udział w śmierci generała Władysława Sikorskiego? Między innymi o tym w dzisiejszym sporze o historię. Zaproszenie do programu przyjęli dzisiaj pan profesor Krzysztof Jasiewicz, pan profesor Marek Kornat i pan doktor Władysław Buchak. Dzień dobry państwu. Słyszy pan, panie profesorze, nazwisko Rettinger, pierwsze skojarzenie. Wie pan, no myślę, że takie jak w przypadku każdego jako tako wykształconego Polaka, a mianowicie jest to postać nigdy pierwszoplanowa, zawsze zakulisowa, postać, która ma dwa momenty, takie, kiedy jest w głównym nurcie rozgrywających się wypadków historycznych o wielkim znaczeniu dla Polski, a mianowicie w dobie II wojny światowej. I mimo wszystko po II wojnie światowej, w czasie kształtowania się początków idei jedności europejskiej, a właściwie należało powiedzieć jedności zachodnioeuropejskiej, bo Polska w tym procesie rzecz jasna nie partycypuje, bo leży po nie tej stronie żelaznej kurtyny, po której chcielibyśmy. I to jest chyba takie zasadnicze przesłanie. A co do tego komentarza, który był na początku wygłoszony, ale też nie tylko cytat Mackiewicza w tej chwili mam na myśli, ale ten komentarz, powiem tak, historyk w przypadku tej postaci jest w dużym stopniu bezradny. To jest postać, która funkcjonuje albo na obrzeżach, albo w kręgu wywiadów, a przynajmniej jednego wywiadu, mam na myśli wywiad brytyjski, o tym pewnie jeszcze powiemy. Na pewno. I na pewno w kręgu wolnomularstwa, wewnątrz wolnomularstwa moim zdaniem, chociaż jest to instytucja, jest to ruch, który rzecz jasna źródeł po sobie usiłuje nie zostawiać. A więc historyk staje tu w obliczu pewnie takich trochę problemów jak mediewista, tak, mając wczesne średniowiecze jako niewiele materiałów źródłowych, badawczą. Ale zacznijmy może od po Bożemu, panie profesorze. To co wiemy o Rettingerze, o jego pochodzeniu? Czy jego pochodzenie, że tam w trzecim pokoleniu miał żydowskie pochodzenie, ma jakiekolwiek znaczenie dla jego biografii? No, ja myślę, że jak ktoś jest z uporem, prawda, chce śledzić w głębokość życiorysów, no to tak samo byłoby to, jakby mógł być z Marsa. Też można sobie takie teorie wysnuć, ale on sam mówi się, że uważał się za Żyda. Z kolei w Kew Gardens widziałem jakiś taki w zespole Foreign Office, tam był jakiś taki dokument, który opisywał polskie elity londyńskie, to o nim była bardzo taka wyważona notka, że on pochodzi z pochodzenia żydowskiego, pochodzi z dobrej rodziny i że jest to porządny człowiek. Nie było do niego tam zastrzeżeń. Zresztą tutaj już mój przedmówca powiedział, że pewnie tam różne wersje by można było o nim mówić. Ja bym obstawiał bardziej za moją teorią spiskową, że bardziej on był tam z wywiadem sowieckim, bo się go też podejrzewało, wywiad sowiecki, brytyjski i tam jeszcze nie wiadomo co. A w ogóle to jest postać jakaś trochę jak z mitologii, dlatego że wiadomo, że odrobinę popolemizuję. Bardzo proszę. Tak, po pierwsze, jak rozmawiamy i rzucamy tego typu oskarżenia, tak powiem, tutaj mówię o wywiadach, bo pochodzenie żydowskie, wiadomo, udało się ustalić. Teraz badaczom, to jest jego pradziad, się ochrzcił. W związku z tym tutaj mowa jest raczej moim zdaniem o osobie, która uważała się za Polaka i to jeszcze katolika i wywodziła się z takiej rodziny, z rodziny, która jakby już dawno była jakby głęboko osadzona w polskich elitach galicyjskich. No, zaasymilowana, oczywiście. Kompletnie zaasymilowana, a właściwie no, on sam przecież miał matkę, że tak powiem, Polkę, miał żonę Polkę, Otylię Zubrzycką zresztą, już nie wchodząc tutaj w historię rodziny Zubrzyckiej, która też jest swoją drogą bardzo ciekawa. Jakby tutaj dobrze się trzymać tutaj
twardych dowodów historycznych, bo to jest dowód, pospieram się z moim kolegą profesorem, że jednak Rettinger na różnych etapach swojego życia jednak te historyczne dowody, dokumenty pozostawiał i dobrze jest jednak wypełniać jakieś dziury w naszej wiedzy o nim, no tak chociażby jak to, jest, jak to, że tak powiem, jest w przypadku jego tajemniczej misji, powiedzmy, że w Meksyku w latach międzywojennych, jednak nie domysłami, tylko źródłami, czyli które jednak odrzuca pan takie podejrzenie, że był też agentem sowieckiego? Odrzucam wprost, ponieważ Sowieci nie uważali go za swojego agenta, tylko za agenta brytyjskiego, co wynika po prostu z dokumentów sowieckich, które zostały opublikowane. Jest taka notka. A propos... Bo trzeba mówić o źródłach, tak? Źródła są takie, że w przypadku, w dokumentacji procesu 16 jest notka dotycząca Rettingera, osoby Rettingera, jego misji do Warszawy. Jest to notka sporządzona dla Stalina przez ichniejsze służby i trudno, że tak sobie wyobrażać, że te służby dezinformowały swojego głównego szefa, tak, w tej sprawie. Jeśli można, co nie znaczy, że jego działania czasami nie były na rękę Sowietów. To jest zupełnie inna sprawa. Mówimy tutaj o jego agenturalnej roli, a druga sprawa to jest jego agenturalna rola na rzecz Brytyjczyków. Tu jest kolejny mit. On był rzeczywiście uważany przez Brytyjczyków za agenta, zresztą nie wywiadu, tylko SOE, czyli takiej organizacji, która była organizacją po części wywiadowczą, po części dywersyjną, do podpalania Europy przeznaczoną, ale raz, że on jakby obracał się na poziomie szefa tej organizacji, czyli generała Goebbelsa i z nim miał relacje, też jakby pokazuje jego pozycję, tak, że to nie był jakiś pomniejszy agencina, tylko to był facet. Ale mówisz też o agentach wpływu, nie musi być zarejestrowany, żeby być agentem. No, ale tutaj mamy, no znowu mamy pełną dokumentację jego brytyjską, takiego wyprawy do Polski, którą ja za przeproszeniem odnalazłem w brytyjskich archiwach i ją po prostu omawiam w swojej publikacji bardzo szczegółowo, bo tam cała ta historia jest opisana w najdrobniejszych szczegółach. Ale ja bym od razu zaoponował jedną rzecz, bo pan podał taki argument, że notka w sprawie Rettingera adresowana do Stalina. Ja, nie przechwalając się, widziałem tak na oko jeden wagon archiwaliów sowieckich, również tych najbardziej tajnych. I tam jest to, co mnie na przykład do dziś nurtuje. Zwracałem uwagę na coś takiego, że mnie fascynowało, dlaczego z takimi duperelkami, przepraszam, piszą do Stalina, że zatrzymano kuriera ZWZ gdzieś tam na granicy tu i tu tego dnia, o tej godzinie, albo tego typu rzeczy. Tego jest dużo, to nie świadczy, że... To ja panu profesorowi, że wpadam w sobie, odpowiem, że w wywiadzie sowieckim nie było pionu analitycznego bardzo długo. I po prostu tak działał, że tak powiem. Jeśli można, bo Stalin musiał przydać wszystko, tak? Bo nikt się nie odważył od tematu. Pomijać tej... Mnie chodziło tylko o stwierdzenie, że nikt o sobie, ani nikt o swoim współbracie w wolnomularstwie nie powie tego na piśmie. I o to mi chodziło. To jest zupełnie inna historia, sprawa, wątek wolnomularstwa. Druga sprawa, to, że był wykorzystywany przez wywiad brytyjski, jest rzeczą oczywistą i przychylałbym się do opinii zresztą, profesor Buchak tutaj formułuje, a mianowicie chodzi mi o wykorzystywanie go jako człowieka do zadań politycznych, natomiast nie regularnego agenta, a co do pracy wywiadowczej dla Sowietów, nie ma na to żadnych dowodów moim zdaniem, no więc nie można tego, rzecz jasna, To może inny epizod z życia Rettingera da się wyjaśnić bardziej o dokumenty. Chodzi mi o jego epizod, no, rolę w Meksyku. Może tam na ten temat wiemy więcej. Z czyjego polecenia tam pojechał, czy w ogóle z czyjegoś polecenia pojechał? Tak powiem, cała historia wiąże się z wyrzuceniem Rettingera z Francji. Tak? To jeszcze w okresie I wojny światowej. O tym rzeczywiście profesor Kornat nie wspomniał. To był jeszcze taki trzeci moment w jego życiu, kiedy miał jakiś tam wpływ na dzieje świata, to mianowicie usiłował uczestniczyć w próbie doprowadzenia do pokoju separatystycznego między Austro-Węgrami a aliantami, Francją przede wszystkim. Do czego nie doszło? Tutaj Watykan, ponieważ to było ostatnie jeszcze istniejące wielkie mocarstwo katolickie, więc tutaj też była to bardzo, bardzo skomplikowana gra. Krótko mówiąc, Francuzi, a też jakby zwalczał powstawanie armii Hallera, czyli krótko mówiąc, nadepnął
wówczas jako bardzo młody człowiek na bardzo wiele ważnych, że tak powiem, odcisków i został po prostu wyrzucony z Francji przez Hiszpanię i trafił właśnie w ten świat Ameryki Łacińskiej. Niewiele wie pan o nim wiadomo. Wiadomo, że Meksyk jest silnie antyreligijną, antykatolicką dyktaturą, zwłaszcza do 1934 roku. Tak, on był po prostu doradcą prezydenta Kalesa. On jest doradcą skrajnie antyreligijnego, antykatolickiego prezydenta Plutarcha Kalesa i funkcjonuje również jako bliski współpracownik szefa Federacji Związków Zawodowych tamtejszych, Oroniesa. Natomiast może jeszcze do tego, a propos, co mówił profesor Buchak, w ogóle początek działalności Rettingera wiąże się z wyjazdem na Zachód jeszcze przed pierwszą wojną światową, z doktoratem na podstawie tezy o literaturze romantycznej francuskiej. Są to studia w Sciences Po, ale doktorat jest en lettres, czyli z zakresu historii literatury, albo raczej z literatury, jakby należało powiedzieć. I można by jeszcze dodać, że w czasie pierwszej wojny światowej nawiązuje zadziwiająco rozległe kontakty. To podejrzewać należy jako chyba jednak powiązane z pracą w wolnomularstwie, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakiegoś emisariusza z Polski przyjmował Clemenceau. Jest jeszcze osoba Józefa Konrada, którą trzeba tu jeszcze... Jest jeszcze Józef Konrad, tak, Konrad wciągnął w ogóle w świat agentury, zdaje się. Zgoda i jest mało prawdopodobne, żeby emisariusz galicyjski, nikomu nieznany, bywał u Clemenceau, u Pichona i tak dalej. No i tak jak już powiedział profesor Buchak, został wydalony z Francji, naraził się wielu osobom. Dodajmy jeszcze, że ambasada rosyjska też partycypowała w naciskach na wydalenie go. A co do upadku owych rokowań o separatystyczny pokój, no jednak decydującą rolę tu odegrało to, że Austria chciała wyjść z wojny, nie konsultując Berlina. Nie konsultując Berlina, co miało kolosalne znaczenie, ale to jest trochę... Nie należy przypisywać mu za dużej roli, osoba, tak, uczestniczył w tej rozgrywce. Rola. Tak, ale to jest pierwsza tajna misja dyplomatyczna człowieka, w sumie o dość niskim statusie. Bardzo młodego przede wszystkim. Bardzo młodego. Ale musimy teraz zrobić taki makabrycznie długi przeskok do czasów II wojny światowej. Skąd nagle Rettinger wziął się przy Sikorskim? Skąd właśnie przylgnęła do niego łatka antypiłsudczyka, tak nagle nie wiadomo skąd? Stał się przyjacielem Sikorskiego? Z Sikorskim oni się spotkali jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej. Jakby w związku z tym... No znowu, no tutaj są pewne... Rozmawialiśmy o tym wolnomularstwie chociażby. Ale zresztą po prostu prowadzi to do Front Morsz, czyli krótko mówiąc do takiego środowiska, które było zdecydowanie antypiłsudczykowskie i skupiało bardzo różne... Tak. Chociażby ludowców także, co też miało pewne znaczenie przy kontaktach Rettingera. On miał też powiązania z pewnymi osobami z partii socjalistycznej oczywiście, z Zygmuntem Żuławskim chociażby. Także tutaj jakby jego kontakty, rzeczywiście jego metoda polityczna w ogóle polegała na zawieraniu rozmaitych kontaktów. Jakby, był szarą eminencją. Że tak powiem, no właśnie to była ta rola tej szarej eminencji, tego suflera różnych pomysłów, których on podobno generował 10 na minutę. W jaki sposób, jak możemy określić rolę Rettingera przy Sikorskim? Z panem profesorem bym się raczej nie zgadzał co do tych twardych dowodów, bo w służbach to tych twardych dowodów to tak bardzo trudno jest raczej odnaleźć. Natomiast no mnie na przykład dziwi taki fakt, że jak wiadomo, nasz bohater towarzyszył wiernie Sikorskiemu w różnych jego tam podróżach, misjach, w tej właśnie z Gibraltaru, która się zakończyła, jak wiemy, tragicznie, nie uczestniczył. Oczywiście ja to muszę powiedzieć, że mam no, pewnego rodzaju takie odchylenie, ale widziałem dokumenty, prawda, no to one są dość dostępne z przesłuchań Żymierskich, braci Żymierskich, którzy byli kurierami, którzy no po prostu wysypali gigantyczną ilość informacji, strukturę, łącznie mają tam jak wszystko, wywiad sowiecki wiedział dokładnie jak dotrzeć do grota Robeckiego.
Ja wiążę taki, to nie jest dla mnie zbiegiem okoliczności, że jest takie uderzenie 30 czerwca 1943 roku. Jest grot robecki, jest aresztowanie na Spiskiej, a parę dni później mamy katastrofę w Gibraltarze. Są w ogóle jeszcze inne aresztowania w kraju, więc mam wrażenie, że ja uważam, że w tym nie widzę przypadku, że to są jakieś... Do tematu. Jest to człowiek aktywny publicznie w okresie międzywojennym. Generalnie czas spędza na Zachodzie, ale publikuje też w kraju. No, znane są jego na przykład teksty drukowane w czołowym periodyku dla inteligencji orientacji liberalnej, mam na myśli Wiadomości Literackie, Gryzewskiego. No i tak jak już powiedziano tutaj, profesor Buchak to wspomniał, to jest człowiek, który się kręci wokół środowiska frontu Morsz i chyba nie przesadzę, kiedy powiem, że generał Sikorski ma do niego zaufanie. Jeżeli generał Sikorski uważa, że kontakty jego na Zachodzie, czyli naszego bohatera, czemuś służą, no to chyba z tego powodu. No tak się ciśnie na usta pytanie, to zaufanie to, się brało. To Sikorski przygarnął Rettingera, czy nasłali go Anglicy? No wie pan, okres mamy na myśli. Mnie się wydaje, że jedno i drugie jest możliwe i fakty są takie, że tak naprawdę no to chyba nie będzie błędem powiedzieć, iż latem 40 roku, kiedy partycypuje on poważnie w ewakuacji rządu na wyspy, to jest moment, kiedy on wpływa wyraźnie na pierwszy plan, aczkolwiek ja nie potrafię powiedzieć, może profesor Buchak ma takie informacje, czy ta opinia pojawiająca się w publicystyce, że wywiózł on samolotem na wyspy samego generała z płonącej Francji, że się tak wyrażę, jest ścisła. Krążą tu różne opowieści na ten temat. W książce Pomiana Buławdziewicza, która jestem taką, powiedzmy, że... Tylko Pomian tutaj posługuje się, przepraszam, że wejdę słowo, generalnie relacją samego Rettingera, sam Rettinger w mistyfikacji i podnoszeniu swojej rangi był, zdaje się, mistrzem. I słynny przypadek wiąże się z tym teoria właśnie o virtuti militari, którego rzekomo nie przyjął, choć mu dawano. Tak. Przepraszam, że przerywam. Tak, no, że tak powiem, na pewno wziął udział w tej całej kombinacji, natomiast na ile ten udział był rzeczywiście tak ważny, to jest zupełnie inne pytanie. Natomiast tak jest. Co nie ulega wątpliwości. Na pewno jakby wkradł się on w łaski nie tylko samego generała, ale też jego rodziny. Było coś w rodzaju takiego totum fackiego, tak, że tak powiem, jako osoba samotna, jednak towarzyska bardzo, on obracał się w różnych kręgach związanych z Sikorskim, bardzo takich różnych ciekawych, też tym młodszym pokoleniu, które później tych młodoturków rozmaitych, różne tam były takie spiski, w których uczestniczyła jego córka generała Sikorskiego. Także tutaj są różne takie tajemnicze rzeczywiście historie związane z... On po prostu się z tymi wszystkimi ludźmi przyjaźni, on z nimi mieszka. Przeskoczmy więc w takim razie, bardzo proszę, panie doktorze, do 1944 roku i zrzucenia Rettingera do Polski. W jakim celu został zrzucony i dlaczego Armia Krajowa wydała na niego wyrok? Po pierwsze, że tak powiem, to był jego własny koncept. I to jakby jest ewidentne, tak? Bo to jest w brytyjskich dokumentach. Przyszedł do nas Rettinger z takim pomysłem. Przyszedł do szefa SOI, czyli Gubbinsa, i uruchamia to całą procedurę. Jak ktoś kiedykolwiek był w brytyjskich archiwach, to wiadomo, jak to wygląda. Idzie jedno pismo, tam potem i ci najwyżsi Brytyjczycy. Wtedy w tym momencie akurat Churchill jest chory, więc nie uczestniczy w tym procesie decyzyjnym, ale Eden to już tak, który wtedy kieruje całym imperium. I ten cały proces jest tam dokładnie opisany. Z czym on miałby tam pojechać? No i Brytyjczycy się nad tym zastanawiają. Mówią, że my jego nie wyślemy jako jakiegoś naszego wysłannika, bo to musi być wysłannik polskiego rządu. No i on wyrusza, że tak powiem, Brytyjczycy odsyłają go do Mikołajczyka, on idzie do Mikołajczyka, dostaje od Mikołajczyka upoważnienia, a jednocześnie jak musielibyśmy wejść w głęboki konflikt między Mikołajczykiem a Sosnkowskim, jakby wytłumaczyć, na czym polega gra i różnica poglądów. Panie profesorze, a to może pan profesor nie, właśnie. Nie, to znaczy bardzo mi się interesująco słucha, tylko Rettingera się wiąże z autorstwem memorandum, tak zwanym memorandum Litauera, czyli dokumentem, który był przygotowany przez generała Sikorskiego. Być może Rettinger go pisał, to jest tekst po angielsku,
rzecz jasna, wręczony ambasadzie sowieckiej w Londynie, oferujący współpracę Sowietom bez poruszania takich zagadnień fundamentalnych jak kwestia terytorialna. A więc to jest pierwsze pytanie, co tu robi Rettinger, o ile w ogóle należy go z tym wiązać. A są poszlaki, że tak. On się do tego przyznawał, także to akurat tak. Jest... Potem mamy układ Sikorski-Majski, gdzie on partycypuje bardzo czynnie w negocjacjach i jest jednym z gorących zwolenników daleko idącego pójścia na kompromis niewątpliwie, czyli wynegocjowania układu, no o to mi chodzi. To też. No bo wyobraźmy sobie non possumus generała Sikorskiego, no to rozmowy są zerwane. Instrukcje do Majskiego są znane, opublikowane, które wtedy otrzymywał. Rettinger po prostu leci do Moskwy, tak? Leci do Moskwy i to jest trzecia sprawa. I w 1941 roku bierze on udział w organizowaniu polskiej placówki. No i to jest właśnie powód, że nie wyobrażam sobie, aby to nie było jakoś wspierane przez Wielką Brytanię. Zdaje się, że w ogóle poleciał jako wysłannik Czerczyna, być może. Tak. Nie, poleciał jako wysłannik Sikorskiego. Znaczy za zgodą Sikorskiego, ale zdaje się z inspiracji brytyjskiej. Przynajmniej takie... Oczywiście, że tak powiem, Brytyjczycy naciskali na Polaków. Takie tak informacje tutaj posiadam. No i mamy jeszcze bardzo silny konflikt wewnątrz samego rządu też. Tak, i mamy jeszcze rok, układ Sikorski-Majski. No i mamy jeszcze rok 1942 i to są czasy, kiedy towarzyszy w podróży 1941 i 2, dwóch podróżach z Czech, Sikorskiemu do Ameryki. Jego staraniem jest wynegocjowanie z Amerykanami kredytu dla polskiego podziemia. To jest bodajże 12 milionów dolarów, o ile dobrze w tej chwili pamiętam, to jest jeszcze marzec 41, czyli zanim Niemcy uderzyły na Sowietów. No krótko mówiąc, odnosi się wrażenie, że Rettinger jest wszędzie tam, gdzie Anglicy chcą mieć jakieś źródło wglądu w polską akcję dyplomatyczną. W okazji podróży, które wspomniał pan profesor, taka tej jednej z Gibraltaru nie towarzyszył. Czy wiemy coś na ten temat, dlaczego? Zachował się dokument, dlaczego Rettinger akurat tam nie był w tym momencie? Ja o takim dokumencie nie słyszałem, ale chciałbym powiedzieć tak, że skala penetracji przez Sowietów Wielkiej Brytanii, jej służb, no jest prawda ogólnie znana, bo wiemy, słynna sprawa piątka z Oksfordu. Tutaj oczywiście mamy jakby dowód koronny na rzecz pana profesora, że tam Rettingera nie ma w tej piątce. Natomiast wiemy, że Juri Modin, który prawda prowadził tą piątkę, był jednym z najlepszych oficerów wywiadu sowieckiego. On zostawił po sobie wspomnienia. Pisze w nich na przykład, że mieli dostęp, poprzez tą piątkę, mieli dostęp do korespondencji między Londynem a krajem. Jak to robili? No, oczywiście nie oni sami, ale mieli po prostu, ta siatka była trochę rozgałęziana, prawda? Brytyjczycy po prostu łamali nasze szyfry. To jest znane, bo, że tak powiem, te dokumenty są odtajnione w tej chwili. No, tak ale powiem, jeśli... To było, oczywiście wszyscy wszystko czytają, ale oni też... Rusza pan Gibraltar, bo tu nawet było zadane pytanie w tym komentarzu wprowadzającym. No cóż, no wersja, która się klei, że tak powiem, jest taka, że Rettinger nie był w samolocie z Sikorskim, choć zawsze mu towarzyszył, dlatego, iż to, co go interesowało, to lot z nim w celach rozmów politycznych. A tu była podróż inspekcyjna na Bliskim Wschodzie. Wojskowa. Tak, wojskowa. I krótko mówiąc, załagodzeniu nastrojów antyrządowych w armii na Bliskim Wschodzie. W ogóle obecność Rettingera po prostu drażniłaby tych wojskowych poza wszystkim. Na przykład, zgadzam się z tym i sądzę, że to się klei. Natomiast czy za tym nie ma drugiego dna, ja nie wiem. Powiedziałbym tylko tyle. Ja nie wierzę w to, że Brytyjczycy zgładzili generała Sikorskiego. Jest to opowieść dla mnie dziwna. Jeśli to był zamach, a wydaje się, że był, poprzez działania służb sowieckich, aczkolwiek wykorzystując agentów, rzecz jasna, być może. No, ale był tam słynny Kim Philby, który prawda, miał ogromny wpływ. Tyle. To są no tak, rzeczy... Ale to jakby decyzja pod tytułem mordujemy premiera, to jaki Philby, że tak powiem, nie mógł jej sam z siebie na swoje sam własne z siebie na pewno podjąć. Nie, ale tak? Może być teoretycznie ogniwem w jakiejś... Ale teoretycznie jakimś... też nie wierzę w to, że gdyby to nawet Rettinger był agentem sowieckim, żeby powiedzieli mu, wiesz, nie jedź, bo będzie boom. Tak. No tak, to też tego, taki, no jeszcze tak, jedno, bo uciekłoby nam z horyzontu. No mnie się, proszę Państwa, wydaje, że jakkolwiek moje ustosunkowanie do koncepcji rettingerowskiej rządu światowego na przykład,
bo ta idea się u niego pojawia już od I wojny światowej i ponoć jest przypisywana Brytyjczykowi, urzędnikowi rządu brytyjskiego z I wojny światowej, który się z nim wtedy zaprzyjaźnił i w ogóle Rettinger jest kojarzony z tą ideą, jakkolwiek byśmy tego nie oceniali, bo moja ocena jest oczywiście negatywna. Trzeba powiedzieć jasno, że ruch na rzecz zjednoczenia zachodniej Europy był nie na rękę Sowietom i agent sowiecki nie mógł go inspirować. To by było poważnym argumentem, że ta teza o wysługiwaniu się Sowietom się nie klei. Na sam koniec uśmiecham się do pana profesora, który jest, jak powiedział, zwolennikiem teorii spiskowych. Grupa Bilderberg to chyba idealnie pasuje w koncepcję teorii spiskowych i ten rząd światowy... Nie mam odwagi mówić. Rząd światowy to mi się zawsze kojarzy niestety źle, bo to zawsze współbrzmi trochę jak z protokoły mędrców Syjonu i tam tak prawda kojarzy, tak. dla wielu ludzi to nie jest przekonujące, że to prawda żydowska robota. Nie, no to są w ogóle takie rozważania, prawda, o masonach i tak dalej, to też mają taki już doklejoną taką łatkę, że to jest działalność określonej nacji. Co ja osobiście raczej, no powiem szczerze, nie bardzo. Ale wiem. Faktem jest, że na pierwszym spotkaniu było 100-kilkadziesiąt osób koronowanych, przywódców właśnie, światowych, czy przywódców to świata. To nie ulega wątpliwości, że Rettinger był jednym ze współorganizatorów tego spotkania i to była też tego znowu kwintesencja jego sposobu uprawiania polityki, który, że tak powiem, jest no właśnie taką polityką personalną poprzez różne kontakty, poprzez ludzi wpływowych, bogatych, no, do których on potrafił jakoś w ich łaski się... Pan profesor wywołał temat rządu światowego, to pan spuentuje ten wątek i kończymy program. Cóż mogę spuentować? To jest postać bez puenty, że tak powiem. Sądzę, że możemy kontynuować jeszcze tę rozmowę bardzo długo. Tak jak powiedziałem, są ogromne luki w jego biografii, aczkolwiek coraz więcej wiemy i tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Sądzę, iż odegrał rolę, w której nie da się jednoznacznie ująć. Wydaje mi się, że, o czym nie wspomnieliśmy, misja, o której mówił tutaj też profesor Buchak w roku 1944, gdzie notabene, jak wiadomo, pułkownik Demel ze sztabu naczelnego wodza miał rzekomo wydać rozkaz. No wydał też, po prostu. Wydał też rozkaz jego, tak. Jego zgładzenia. Była misją służącą stworzenia takiego rządu w alternatywie dla Londynu, tylko w kraju, który by mógł zaakceptować Stalin. Stalin, tak. No i to na pewno nie było w interesie Polski. To może tak to ujmijmy. To jest postać, chyba mówiąc, postać niejednoznaczna właściwie. Wszystko, co możemy powiedzieć, zabrakło może jeszcze jednego. Nie byłoby dobrze, aby stworzyć wrażenie, że to był człowiek o nastawieniu antykatolickim czy antyreligijnym. Był to raczej człowiek instrumentalnie traktujący Kościół, kosmopolita i człowiek bezwyznaniowy, ale potrafiący to powiedzieć o Kościołowi... Był głęboko wierzącym katolikiem, ale to już na inną historię. Tak? Potrafiący powiedzieć o Kościele sporo dobrych słów, mający znajomości w tych kręgach, między innymi z prałatem Montinim, późniejszym papieżem Pawłem VI, z niedoszłym kardynałem, tak może to ujmijmy, bo pewnie by nim został, generałem jezuitów Leduchowskim, jeszcze z czasów I wojny światowej. I sądzę, że to jest jeszcze wątek, który, no, czyli który zasługuje na szersze, wymyka w klasyfikacji takiej bardzo prostej. Szersze omówienie, tak. Za to, co do tej pory zrobiliśmy, bardzo dziękuję. Być może będzie okazja jeszcze porozmawiać. Bardzo panom dziękuję za udział w programie. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.